środa, 23 grudnia 2020 rok. Wędrówki przed Wigilią po ziemi kłodzkiej. Rzeka Byszczyca Dusznicka między Polanicą Zdrój i Szczytną. Skrzyżowanie w Szczytnej. Rynek w Szczytnej, świątecznie przystrojony. Góra Szczytnik z zamkiem Leśna i z platformą widokową. Schody na punkt widokowy. Oto punkt widokowy. W dole Szczytna. Jadąc tutaj w to miejsce, miałem okazję zobaczyć, jak
szybko zmienia się pogoda. Były miejsca, gdzie panowała silna mgła. Później nagle ta mgła ustępowała i tak było na przemian. Ale właśnie to są takie uroki gór. W tej chwili na horyzoncie pokazuje na tle gór chmury. Jestem powyżej tych chmur. To się da porównać z tego miejsca. Tamta część gór jest spowita w gęstej mgle. Temperatura na plusie, bo prawie 6 stopni. Przejrzystość powietrza nie najgorsza jak na te warunki i na tą chwilę. Tutaj doskonale widać stąd drogi. Kamerę kieruję na drogę, którą tutaj przyjechałem od strony Polanicy Zdrój. Wyszło słoneczko, lekki wiaterek. No, wspaniale. A teraz przybliżam drogę w kierunku Kłodzka. To jest właśnie ta droga, tam widać dosyć spory ruch. I tak to właśnie przed Wigilią wygląda Szczytnik, Szczytna i piękne okolice. Jeszcze raz popatrzę na te chmury. Kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu nawet by nie przyszło do głowy, że tak bardzo zmieni się klimat. Przecież to się kończy grudzień, a pogoda iście wiosenna. W tej chwili kamerę kieruję na Duszniki Zdrój. Tam też widać fragment drogi. Szczytna leży w otulinie gór. Gór Stołowych oczywiście. Fantastyczny dzień. Na górę Szczytnik zawsze i chętnie wracam. Bywam tutaj po kilka lub kilkanaście razy w roku. Zamek Leśna. Widok od frontu. Oczywiście ten zamek mieści się tutaj na górze Szczytnik, w sąsiedztwie punktu widokowego, na którym przed chwilą właśnie byłem. W sąsiedztwie punktu widokowego i zamku Leśna mieści się gościniec
należący do księży misjonarzy. Tu właśnie też mieści się dom zakonny misjonarzy świętej rodziny. W tym miejscu kończę swoją wędrówkę krótką po górze Szczytnik. To jest taka wędrówka, jak już wspomniałem, przedwigilijna. Myślę, że w tym roku już tutaj nie przyjadę. Planuję kolejną swoją wyprawę tutaj w to piękne miejsce już na wiosnę. Którzy oglądają filmy na moim kanale, subskrybentom i miłośnikom górskiej przyrody życzę wspaniałych, rodzinnych, przede wszystkim zdrowych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Zapraszam na kolejne filmy. Zdjęcia z wędrówki.